Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i witamy na Kwadratowej Masakrze. Czemu Kwadratowa Masakra? Już wam mówię. Byłem na PGA przez 4 dni ostatnie i poznałem tam bardzo dużo miłych, super ludzi, youtuberów. I między innymi poznałem Yoshihito Majosze. Pewnie kojarzycie chłopaka z kanału, on jest dużo większym youtuberem, świetny gościu, ale on, co on powiedział? Paczol, jak będziesz wchodził na Kwadratową Masakrę, włącz od razu nagrywanie, bo czeka cię niespodzianka. Czy dobra, czy nie? Zobaczymy. Nie było mnie na Kwadratowej Masakrze przez tydzień. Więc wchodzimy. Zobaczymy, co przygotowali dla mnie. Czekaj, czy tylko jeden... Nie no, jest tutaj okej wszystko. Zastanawiam się, czy jest jakiś prank, czy coś. O, kiciuś malutki. Drugi kiciuś malutki. Wszystko, o, Mariusz żyje. Dobra, Mariusz żyje, czy nic się nie stało. Okej, tu wszystko mamy, skrzynki i tak dalej. Wszystkie diaksy, wszystko mam. Moje tajne przejście, gdzie są brodawki, mam, działa. Skrzynki, nie no, wszystko jest okej. Nie no, ja mam nadzieję, że dąb Przemek nie spłonął, ej. Czekajcie, poczekajcie. Sprawdźmy moje wszystkie ekspiarki. To jest ważne. O, one działają. Chyba nikt mi nie wyłączył ich. Ale dobra, one są już zawieszone, no bo wiecie, tydzień mnie nie było, no to jednak trochę tutaj się nazbierało tego expa. Poczekajcie, czy mam wszystko założone? Nie. Nie mam założone. Przepraszam, że nie mam powitania z moim skinem. Wiem, że to lubicie chyba. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wolicie powitanie z kamerki, czy ze skinem, czy bez kamerki w ogóle nagrywać. Dobra, tu wszystko jest okej. Tu wszystko jest okej. Tu wszystko jest okej. Kiciuś kolejny żyje, dobra. W ogóle mam bardzo dużo kotków, jak widzicie tutaj u mnie na chacie, ale no, nie wiem. Ciężko psa znaleźć, a koty mi się podobają. W sumie mam w domu też kota syberyjskiego, więc pozdrawiam serdecznie. Jeżeli... O nie! Udaj się do swojego psiego przyjaciela. PS, tak tego, co ma głos jak multi. A, czyli no, do Nexe. Po znalezieniu sadzonek znajdziesz też super prezent, Cox prezent, ale... Dobra, czyli to tu się, tutaj się zaczyna. Poczekajcie. Proszę nie ścinać drzew, to jest moje. To jest moje. Mogę to... nie, diamentowy mam w ręce. O, Yoshihito, dobra, to jest Yoshihito. Ups, wyciąłem ci wszystkie... Drzewa pewnie powinno być, a jest drzew, mordo. Aczkolwiek nie znajdziesz ich tutaj, szukaj dalej. Dobra, to jest wszystko już jego. Czyli tutaj skrzynka jest pusta. I teraz tak. Z tego się chyba zaczyna, tak mi się wydaje. Ale jeszcze przejdziemy na tamten domek. Z tego chyba się zaczyna, więc tutaj mamy udaj się do swojego psiego przyjaciela. Czyli chodzi o Nexę. Jak wiecie, z Nexę się kiedyś prankowaliśmy. Co bardzo byliście źli na mnie, że go prankowałem. Ale pamiętajcie, że to jest tylko zabawa. To nie chodziło o to, żebym go zdenerwował, żeby on mnie zdenerwował i tak dalej. Po prostu się bawimy. Więc teraz tak, okej, sprawdzę na początku. Przy moim pierwszym domku, o, tu mi wycięli w ogóle przejazd. Ale chyba dlatego, że ktoś chciał przepłynąć. Nie dlatego, że ktoś chciał mi to zepsuć. Ale to jest tylko dirt, więc nic się tu nie dzieje. Tu widzę, że ktoś w ogóle chodził, ale tu jest cień, dlatego to się nie psuje. Dobra, czekajcie, wyskakujemy. Drzwi, czy były otwierane drzwi? Citrox, Nitashi, o nie, ktoś tu na pewno był. Dobra, czekajcie, zobaczmy skrzynkę, nic tu nie było zabierane na pewno. U góry? Nie, dobra, robimy, trudno, robimy wskazówki. Yoshi mi zostawił wskazówki, więc lecimy do mojego psiego przyjaciela, dlatego widzimy się za chwilę, bo to jest mega daleko. Mega. Co tu się dzieje w ogóle? To chyba jakiś system był robiony. Ale to nie działa. Nie no, chyba działa, ale nie wiem po co. Dobra, nie, wszystko jest tak samo. W ogóle na masakrze się prawie nic nie zmieniło. Mieliśmy się widzieć u Nexa, ale widzicie, coś zobaczyłem dziwnego, więc... Dajcie znać w komentarzach, co to jest. Bardzo was o to proszę. I jeszcze raz mi napiszcie, bo widzę, że Kwadratowa Masakra coraz bardziej się przyjmuje. Czy chcielibyście, żebym nagrywał i Kwadratową, i Minecrafta, i Fortnite'a? Czy sam Fortnite, czy sama Kwadratowa? Ale mam nadzieję, że to i to wam... Ojeju, ale delfin ładnie wyskoczył. Ale to super. Ale mam nadzieję, że to i to wam się podoba, dlatego raczej chyba będziemy nagrywać obydwie rzeczy. Widzimy domek Nexa, więc dopłyniemy sobie tam. I co mam tam zrobić? Pewnie Nexa już te tabliczki pousuwał, bo to nie wiem, czy to było dawno temu, niedawno, czy kiedy, ale zobaczymy. Więc podpływam. O, jest skrzynka u góry. Czy ja tam się dobuduję czymś? Nie wiem. Tabliczek tu żadnych nie ma. Jeden grób widzę tutaj. Nexa nie działa. O, Nitashi udaje... Co? A, Nitashi udaje wszystko z nawiązką. To jest co? Evron, Nitashi, Yoshi. O!
Yoshi ma piasku tutaj dużo. Nie no, Yoshi, co ty zrobiłeś? Powiedz mi, bo ja nie wiem, o co chodzi. Nexe tu ma skrzynkę. Nie no, weźmy to od Yoshiego, ten piasek i się zbudujmy do góry. Mam łopatę, mam. Zbudujmy się do tej skrzynki, bo może to tam coś się dzieje. O Jezus, a ja musiałbym się zbudować jeszcze czymś oprócz piasku, bo przecież piasek mi spadnie. Tak, to jest moje drewno. To jest moje ciemne drewno, dlatego pójdziemy tam. Moje koty, nie no, to są Nexe koty. Dobra, weźmy się szybko, dobudujmy tam. Czy to jest skrzynka Yoshiego? Nie, to jest Nitashi. Z kilofami, to... O co chodzi, Yoshi, o co chodzi, powiedz mi. Mam nadzieję, że chłopaki tego nie zniszczyli. Ale może chodzi o to, żebym poszedł do Nexe do domu. Dlatego wchodzimy do Nexe do domu. Wiem, że to nie do końca jest legalne. Ale trudno. Nexe, byłem jak coś u ciebie. Wiadomość do Paczola. PS. Sorry, Nexe, za to, że u ciebie. Niestety twoich sadzonek tu nie ma, bo tak. Ale możesz dalej poszukać na moim pomoście, Yoshi. Yoshi! Czemu ja muszę całą mapę zwiedzić, żeby znaleźć moje sadzonki? Najciemniejszego drewna, jaki widziałem. Czekajcie, Yoshi ma chyba tutaj od Nexe blisko, ale chyba w tę stronę muszę przepłynąć. Dlatego widzimy się u Yoshiego. Masakra! Okej, okay, widzę, że SKKF jeszcze tego XD sobie nie usunął. Masakra. Tutaj jeszcze budowla nie jest skończona, ale bardzo mi się ta szklarnia podoba. Bardzo mi się to podoba, że to jest takie duże i to jest naprawdę duży projekt. Chyba szybciej do Yoshiego będzie lądem. Ciekawe, czy on ten swój pomost już skończył, bo naprawdę jego pomost był budowany chyba 60 lat. I wszyscy czekają, że on skończy i w ogóle... Dobra, tędy przejdę chyba. Piaskowce, nie piaskowce. Trochę zgrifujmy tu sobie. Nie no, żartuję, to nie zgrifowanie, jak dwa dirty usunę. Okej. Jeżeli on skończył swój pomost, to ten pomost będzie zupełnie inaczej wyglądał. Ale to nie jest chyba tutaj. Nie, to nie jest Yoshiego. Nie, to nie jest Yoshiego. Yoshi jest gdzieś daleko mniej. Chyba tutaj troszeczkę zepsuli. O, kolejny kotek. Mogę go sobie oswoić. Nie mam ryb. Nie mam ryb tych surowych, bo surowe ryby są do oswojenia kota. Tutaj w ogóle dalej nie wiem, co chodzi z tym wieśniakiem, ale on to sobie jest. Okej. Okay. Tu przejdziemy przez czyjąś posesję. W ogóle ile jest osób teraz? Jest Yoshi, jest! W ogóle jest Yoshi na serwerze. O, jest jego pomost, dobra. Trafiliśmy na jego pomost. Zobaczymy, czy Yoshi będzie ogólnie na... teraz na swoim pomoście. Dobra, lećmy. W ogóle chciałem wam powiedzieć, widzę, że postanowiłem zmienić się na kwadratowej, że nie będę robił pranków. Będę robił miłe rzeczy od dzisiaj. Mam bardzo dużo diaksów, bardzo dużo mam emeraldów i... zobaczymy. Myślicie, że to, co widzicie, to wszystko do Yoshi, trzeba czasem zaglądać głębiej. Okej, to pewnie to głębiej... Co tutaj? Weźmy na górę. Nie no, tutaj się nic nie dzieje. Widzę tabliczkę z mojego drewna, więc chyba... Ej, ale tu jest w ogóle mnóstwo mojego drewna! Yoshi! To jest mnóstwo mojego drewna! Spadnijmy sobie tędy. Tutaj się nic nie działo. Chyba, że to jest tabliczka z tej... O! Paczolku, lubisz nurkować? Ja cięż... Nie lubię nurkować, bo mnie zawsze ta woda... Nie... Ja się boję zawsze, że jak zanurkuję, to ta woda mnie zabije. Ale zobaczmy dalej. Mam nadzieję, że lubisz. Jak najbardziej jeszcze jak. Jeszcze jak? Tak. To jest to nurkowanie? O nie, Yoshi. Farma Yoshiego, wstęp zbroniony. Gdzie ja muszę zanurkować? Stop. Ty, ale ja to chyba muszę wejść. Tu, tak, dokładnie. Tu możesz iść w cztery strony świata. Idź tam, gdzie ci serce podpowie. Czekajcie, tu jest ładnie, to pewnie nie. Tu jest brzydko, więc pewnie tu. Nie, Yoshi, powiedz, że... Powiedz, że to nie jest tu. Yoshi, powiedz, że to nie jest tu. Tu jest tak brzydko. O, zabiłem creepera. Super. Ale poczekajcie, gdzieś tabliczkę może jeszcze znajdę. Zjazd, wjazd. Serio, nie możesz się bać... Nie, tam jest woda. Tam jest woda, okej. Okay. Tu są sadzonki, ale nie moje. O, tu jest tabliczka. Brawo, teraz udaj się w głąb tego lasu. Ale którego? O nie, Yoshi. Zrobiłeś las z moich sadzonek. Zrobiłeś sobie farmę mojego ciemnego dębu, który zarezerwowałem dla siebie. O nie. Ale to ładnie wygląda. Powiem wam, że to świetnie wygląda. Muszę chyba tutaj... Yoshi, powiem ci, że domek zrobiłeś sobie, no, piękny. Okej, co tu mamy?
Paczolek, bier to i sadź z tego wszystko. 53 sadzonki i 2 diamenty, ale 2 diamenty to chyba nie do mnie. To jest bowiem sadzonka twoja i prezencik... A, diamenciki też prezencikiem są. Dobra, bierzemy wszystko. 53 sadzonki, ja straciłem chyba... Ej, a co to za sadzonka? To jest inna. Dobra, ja straciłem chyba 40? I to jest Yoshi wszystko? Pożyczyłeś moje sadzonki, żeby sobie zbudować tak piękną farmę drewna tutaj? Ej, naprawdę widzę, dajcie znać w komentarzach, bo dla mnie to jest piękne. Bo tam ogólnie on musi to jeszcze dokończyć, nie? Bo tutaj widzę, że to jeszcze niedokończone to jest. Ale naprawdę fajnie to zrobił. Ciekawe, czemu ktoś to pomagał. Muszę zobaczyć u niego na kanale... To jakiś potwór? Nie. Muszę zobaczyć u niego na kanale, czy ktoś mu w tym pomagał. Ale Yoshi, te sadzonki nie wyrosną chyba, musi stawiać się troszeczkę dalej. Ale to jest naprawdę świetne, w ogóle jakiś labirynt z drzewa. Poczekajcie, którędy ja przeszedłem? Tędy. Okej. Okay. Powiem wam tak. Miał być prank z tego, co mi się wydawało, ale jest fajna zagadka. I powiem wam szczerze, że chyba już... O Jezus, żebym ja nie umarł teraz. Nie, to jest nisko. Chyba już tą zagadkę rozwiązaliśmy, bo no mam sadzonki swoje. Czyli Yoshi, ukradłeś mi tylko i wyłącznie sadzonki. Więc chyba nic się nie stało. Ale co my możemy Yoshi'emu w zamian zrobić? Ma tu coś ciekawego? Nie. Okej, okay, w takim razie, jeżeli byście chcieli w następnym odcinku, żebym ja Yoshi'owi, żebym ja Yoshi'emu zrobił taką zagadkę, to dajcie znać w komentarzach, ale to będzie taka zagadka, która nikomu... Ej, ja chcę stąd wypłynąć. Tu. Ty. Nie no, ja umrę. Dobra. Tu można wypłynąć. Nie wiem, którym to się wypływało. Żebym ja jeszcze zrobił taką zagadkę, dajcie znać w komentarzach. W ogóle widzę, że Buraczyk sobie powiększył wszystkie tutaj rzeczy. Swoje wieżowce. Boże, ale mi jest ciężko rano myśleć. Więc jeżeli byście chcieli tą zagadkę, żebym ja jeszcze mu zrobił, dajcie znać w komentarzach, zrobię coś miłego, ale żebym miał troszeczkę, że tak powiem, więcej myślenia niż ja teraz miałem na tym odcinku. Dlatego mam nadzieję, że wam się podobało. Ja idę sobie... ryby! Ryby, ja idę sobie sadzić moje sadzonki ciemnego drzewa, które było tak unikalne na serwerze, ale już nie jest. Więc do zobaczenia, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, pa pa!